Dorota Kołodziejczyk i Bartek Wójcicki, czyli Puszka Studio. Pierwsze kroki w sztukach wizualnych stawiali jeszcze przed Poznaniem. Ona jako graficzka i ilustratorka, on jako DJ i motion designer. Ich kooperatywa skłoniła Dorotę do zostawienia malarstwa na rzecz kreacji cyfrowej. Bartek wkroczył na scenę nowych mediów z nową artystyczną energią. Razem zajmują się motion designem oraz wideomappingiem 3D. Ich multimedialne instalacje podbijają branżę reklamową i artystyczną. Można je podziwiać w Moskwie, Paryżu, Brukseli, Berlinie oraz Malcie. Także na ich własnym podwórku w wielkoformatowych aranżacjach budynku Szczecińskiej Filharmonii. Odpowiedzialni za wizuale na najważniejszych polskich festiwalach, takich jak Tauron Nowa Muzyka, Audio River, Up to Date czy Music Design Forum. Od zawsze interesowałam się malarstwem. Bardzo chciałam pójść do liceum plastycznego. Już przed liceum zaczęłam rysować. Później, wiadomo, w liceum dużo rysowałam. Rysowałam głównie po to, żeby dostać się na studia, bo wymarzyłam sobie, że pójdę na malarstwo. No i w końcu udało mi się dostać na to malarstwo. Troszeczkę na tym malarstwie postudiowałam. Ale potem porzuciłam je na rzecz pracy w grafice. Cały czas chciałam się rozwijać. Szukałam tej swojej drogi, zmieniałam szkoły, zmieniałam kierunki. Pracowałam w różnych miejscach, cały czas zdobywając nowe doświadczenia, nowe umiejętności. Doro jest dobrym grafikiem i dokładnie wie, jak przygotować grafikę pod animację i jak ona ma się zachowywać w animacji. Gdy realizujemy razem projekt, to zazwyczaj mamy różne podejście do tego. Ja zaczynam od grafiki, którą Bartek potrzebuje do animacji i spieramy się zazwyczaj o to, co ma powstać szybciej. W grafikach Doro najbardziej podoba mi się to, że są bardzo oryginalne. Na początku może ich nie rozumiem i krytykuję, ale z czasem się przyzwyczajam do nich i mi się podobają. No, moje grafiki to tak naprawdę dopiero początek tego wszystkiego. I zazwyczaj, kiedy Bartek porusza tymi grafikami, kiedy dodaje im jakąś przestrzeń, to jest dla mnie ogromne zaskoczenie. Ja próbuję to przewidzieć na początku, no ale efekt jest zawsze zaskakujący. Jej estetyka wniosła jakby nasze studio na nowy poziom. Ja jestem rzemieślnikiem, ja się zajmuję projektowaniem rzeczy 2D, wszystkiego, co jest płaskie, a przestrzeń i ruch nadaje temu Bartek. Pracowałem w biurze architektonicznym, co było strasznie nudne i stwierdziłem, że trzeba coś zmienić. Zaczęło się od długich godzin spędzonych w klubach, miksując powycinane wcześniej sample. Nauczyliśmy się wszystkiego sami, ucząc się właściwie programów do animacji od zera. Estetyka jest dla mnie bardzo ważna. W zasadzie we wszystkim, czym się otaczam, w moim domu, w mojej pracy, wszędzie. W projektach artystycznych nie idziemy na kompromisy i robimy głównie to, co nam się podoba. Wychodzi z tego coś fajnego, mam nadzieję.
zawsze podstawą mappingu, dla mnie przynajmniej, jest wydobycie iluzji. Zawsze szukamy efektu, aby jak najdokładniej oszukać widza. Projekty zaczynamy od fazy koncepcyjnej, od spotkania z klientami, z inwestorami lub artystami. Dowiadujemy się na początku, o co im chodzi, co chcą pokazać, co chcą przekazać. I na tej podstawie dobieramy do tego jakieś środki wyrazu. Bryły, kształty są proste, ale cały proces twórczy jest bardzo skomplikowany i wymaga od nas naprawdę wielu nieprzespanych nocy. To był moment, w którym lokal kupił nowe projektory i poproszono nas o to, aby zrobić tam scenografię mappingową. Więc polecieliśmy tam z naszą znajomą. No i zaczęliśmy pracę. Oczywiście koncepty wymyśliliśmy jeszcze w studio. Polegało to na połączeniu różnych wielkości trójkątów i zrobienie z tego kompozycji. Oczywiście później to zanimowaliśmy, zmapowaliśmy i odtworzyliśmy na imprezie. Powinna być koncepcja. Zawsze na początku pojawia się grafika, którą potem można poruszyć. Dużo rzeczy mi się podoba, które robi Doro, ale też dużo rzeczy krytykuję, bo mamy odmienne style i każdy z nas jakby chce w projekcie jakby wprowadzić część siebie. Na pewno olbrzymią satysfakcją w naszej pracy jest właśnie to, jak ludzie reagują na te rzeczy, które stwarzamy. Jesteśmy ucieszeni, kiedy ludziom się to podoba lub kiedy udaje nam się pokazać coś w zupełnie nowy sposób i kiedy odbiorca jest zaskoczony. Dzięki temu, że tworzymy taki zespół, który składa się nie tylko z nas, ale również innych znakomitych artystów, byliśmy w stanie pojechać do Moskwy na festiwal Circle of Light. Zostaliśmy zaproszeni, byliśmy laureatami tego festiwalu. Zdobyliśmy też nominację do nagrody Polish Graphic Design Award. Udało nam się wygrać VJ Battle na festiwalu Interference oraz byliśmy finalistami na konkursie Videozone. Poprzez VJing i generalnie różne komercyjne projekty udało nam się być w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy.